Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Na spotkaniu po to, żeby porozmawiać o tym, jakie inwestycje są w trakcie, co planujemy zrobić, o których tak naprawdę informujemy na bieżąco na naszych portalach społecznościowych, ale jest od czasu do czasu potrzeba takiego spotkania, żeby o tym przypomnieć, czy rozszerzyć tematy, czy odpowiedzieć na Państwa pytania. Zacznę od przebudowy krytej pływalni w Sandomierzu. Bardzo duża inwestycja, 15 milionów pozyskanych środków, 3 miliony wkładu własnego, czyli 18 milionów to jest dokładnie taka kwota, którą zamierzamy przeznaczyć na kompleksowy remont krytej pływalni. Głównie zależało na wymianie systemu uzdatniania wody, który po prostu już był przestarzały. On funkcjonował cały czas oczywiście, natomiast no, jego czas się kończył, więc jakby to było podstawą, to było zasadne, żeby ten system wymienić, a przy okazji po prostu wyremontować basen, bo każdy, kto jest użytkownikiem krytej pływalni, był w stanie zauważyć, że w ciągu 20 lat basen nam się mocno zestarzał. Armatura łazienkowa, płytki w szatniach, w łazienkach, to wszystko wymaga wymiany, do tego instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, więc dlatego taki koszt. Jest wyłoniony wykonawca, trwa projektowanie, uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Projekt architektoniczny, jeżeli zostanie zaakceptowany przez odpowiednie służby i ten projekt uzyska pozwolenie na budowę, wykonawca wchodzi. Jesteśmy w stałym kontakcie. Nie potrafię teraz powiedzieć, kiedy to będzie. Zgodnie z umową do połowy stycznia, więc myślę, że można powiedzieć, że do końca roku, chyba że wcześniej wykonawca uzyska takie pozwolenie, to będziemy wtedy Państwa o tym informować i mieszkańców, od kiedy, od którego dnia kryta pływalnia będzie zamknięta, ponieważ musi już zostać prowadzona inwestycja. Ja myślę, tak z takiego pragmatycznego podejścia, to im szybciej zamkniemy krytą pływalnię, tym szybciej oddamy ją nową do użytku, więc tak na to też należy patrzeć. 24 miesiące od daty podpisania umowy to jest termin na oddanie inwestycji do użytku. Czy jakieś pytania tu Państwo macie do tego? Tylko słowa, co tam się zmieni, czego nie było, co będzie? Będzie grota solna, a której nie ma, w miejsce jednej sauny. Mamy dwie sauny, więc tu wejdzie. Będzie wydłużona trochę fasada, jakby przedłużona o 2 metry. Też zyskamy dodatkowe pomieszczenia przez to i zostanie przebudowany całkiem system jakby wejścia na krytą pływalnię. A pozostałe rzeczy po prostu zostaną wymienione, wyremontowane, odnowione. Nie, to wszystko zostanie tak jak jest, czyli dwie niecki, górna, dolna, zjeżdżalnia będzie też wymieniona na nową, także no, po prostu odnawiamy, bryła budynku zostaje, troszkę, tak jak mówię, zostanie wydłużona w stronę parkingu od wejścia głównego o 2 metry, natomiast dach nie zostanie zdjęty. Oczywiście powstanie fotowoltaika, powstanie też stacja trafo, to jest dla nas istotne, to chciałem, żeby było w projekcie, bo po prostu dążymy do tego, żeby później ograniczyć koszty utrzymania tego basenu, które systematycznie rosną w związku z tym, że energia po prostu rośnie. A system liczenia czasu? Nie, nie. Znaczy to mamy, nie wiem, na to pytanie nie odpowiem, bo być może będzie nowy, natomiast no, ten funkcjonuje i się sprawdza, także jeżeli to zostało w projekcie zawarte i zostanie zmienione, to zostanie zmienione, natomiast to są jakieś tam drobne rzeczy. Plac targowy, który jest w trakcie realizacji i oczywiście ja to rozumiem, bo takie też dostaję sygnały, że
no, szczególnie w deszczowe dni, to, że w trakcie budowy jest prowadzona działalność, oczywiście doskwiera i kupującym, i sprzedającym, ale no, drodzy Państwo, no, to jest inwestycja, tak, w trakcie, jeżeli chcemy utrzymać funkcję handlu, no to trochę musimy jednak przecierpieć, trochę musimy poczekać, za chwilę to zostanie zrobione i mam tutaj napisane, że zakończenie robót z końcem miesiąca października, chociaż też rozmawialiśmy o listopadzie, więc nie wiem, czy tu jest błąd, to jakby to może o tym nie informujmy, ja to muszę sprawdzić, bo być może tu jest błąd w tekście, albo ja miałem taką informację ustną, że do końca listopada przedłużyliśmy termin wykonawcy na wykonanie placu ze względu na problemy z dostępem do niektórych materiałów budowlanych. No i to jakby jesteśmy skłonni zaakceptować. Były koncepcje, był bardzo pierwszy projekt rozbudowany łącznie z wiatami takimi otwartymi, jaką na wzór wiaty, którą możemy zaobserwować przy placu 3 maja. Z trawnikami na tych dachach, z takimi zielonymi dachami. No to są kosztowne inwestycje. Dzisiaj to nas kosztuje około 17,5 miliona. Myślę, że drugie tyle, gdybyśmy chcieli pierwotny projekt zastosować, musielibyśmy zapłacić. Co za tym idzie, wkład własny również byłby znacząco dużo większy. Robimy to, co jest absolutną koniecznością i podstawą, czyli nawierzchnia odpowiednie na terenie całego placu targowego, bo też była różna, w niektórych częściach były płyty jomba. Odwodnienie tego placu, nowe sieci też elektryczne, ogrodzenie, które też było w fatalnym stanie, no i przede wszystkim nowy system wjazdowo-wyjazdowy, system opłat nowoczesny, czytelny. No i to są takie główne, myślę, te punkty. Kamery też, oczywiście też, no a i budynek socjalny, tak, bo do tej pory pracownicy korzystali z pomieszczeń wynajmowanych, więc to też był koszt dla giełdy. Dzisiaj będzie ten budynek już stanie zaraz blisko wjazdu na takim małym parkingu przy ulicy Przemysłowej, stanie budynek socjalny dla pracowników i biurowe, i miejsca biurowe. No niestety, no tak to musi wyglądać. No, trudno sobie wyobrazić tam jakąś zieleń. Mówię, no w pierwotnej wersji zieleń miała być na dachach tych wiat, tak? To miało być takie. Natomiast no, dookoła jest zieleń i plac musi spełniać przede wszystkim funkcje handlowe, bo do tego, takie jest przeznaczenie tego placu. Sanitariaty, tak? Tak, sanitariaty oczywiście też dodatkowe, także. Tak jak mówię, 17,5 miliona to jest wartość całej inwestycji. Ostatnie zadanie inwestycyjne w ramach rewitalizacji miasta z poprzedniej perspektywy finansowej, z tak zwanych środków unijnych, perspektywy, która już się zakończyła, ale no, nie tylko Sandomierz, ale wszystkie inne samorządy, które pozyskiwały na to środki z różnych względów, również covidowych, również z powodu tego, że wybuchła wojna, no, otrzymały zgodę na wydłużenie procesu tego inwestycyjnego. Urząd Marszałkowski nad tym czuwa i cały czas jesteśmy też w kontakcie i otrzymujemy. Do końca roku, tego roku otrzymaliśmy zgodę na wykonanie całego programu rewitalizacji, więc on idzie zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o wkład własny, no to nie odpowiem na to pytanie teraz, ale całość rewitalizacji to jest około 50 milionów złotych, czyli te wszystkie zadania, które zostały rozpoczęte jeszcze w 2018 roku.
przez te 5 lat przy dofinansowaniu 23 miliony z Urzędu Marszałkowskiego. Czyli to po prostu poziom dofinansowania własnego w zależności od tych pojedynczych inwestycji był różny. Na niektórych, tak jak na bibliotece, dokładaliśmy około 20%, może trochę więcej, a niektóre zadania realizowaliśmy nawet w 100%, tak jak na przykład budynek dla kupców, czyli ten taki, jak on się nazywa? Hala targowa. Hala targowa, o właśnie, hala targowa. Hala targowa. A i tutaj mówię, no to jest też do sprawdzenia akurat przy tej inwestycji, jaki był poziom dofinansowania, ale to może być około 50 na 50. Tak, z poprzedniej. Czyli regionalny program RPO Województwa Świętokrzyskiego, operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. To postępuje na giełdzie etapami, tak? Też tak jest, żeby zachować funkcję handlową. Taką decyzję podjęliśmy. Trudno by było zamknąć plac targowy ze względu na kupujących, na sprzedających, no i ze względu na dochody, tak, dla gminy. No jednak to jest taki plac, który przynosi nam dochody, więc robimy to etapami. Myślę, że idzie to zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem. Przedłużamy o 2 miesiące wykonanie i już niedługo będziemy się cieszyć nowym placem targowym. Wspomniał Pan o dochodach, jak zmieni się, znaczy jak wyglądają te koszty wjazdu handlu teraz, a jak się zmienią? Miejmy nadzieję, że będziemy dążyć do tego, żeby one cały czas rosły te dochody, ale oczywiście to jest ciągle sprzeczne z interesami kupujących czy sprzedających, tak? Ktoś, kto wjeżdża na plac i dokonuje transakcji, nie chce dużo płacić. Także też musimy jakby nad tym panować i to kontrolować. Czy jeżeli zaczniemy oczekiwać większych opłat od kupujących i sprzedających, no czy oni nie podejmą jednak decyzji, żeby nie wjechać na plac, tylko dokonać transakcji gdzie indziej. No wiemy też, że część dzisiaj transakcji odbywa się w internecie, tak, wprost. No trudno oczywiście kupić pomidory, czy jabłka, czy nawet drzewka owocowe przez internet, ale to się zdarza. To się zdarza. Natomiast jednak ci, którzy są przyzwyczajeni do takiej tradycyjnej formy handlu, po prostu chcą też zobaczyć, dotknąć towar, tak? Czy on jest właściwy. No nasi mieszkańcy, czy mieszkańcy tutaj okolicznych terenów, rolnicy, sadownicy znają się na tym, więc oni też nie dadzą się oszukać przez internet, wolą to kupić na placu, ale mówię, cały czas musimy szukać balansu i równowagi pomiędzy tą ceną, którą są w stanie zapłacić nasi klienci, żeby nie przekroczyć tej bariery i żeby nie ponosić strat, znaczy strat, inaczej, nie ponosić mniejszych dochodów. Na dzisiaj to jest optymalny dochód w okolicach 5-6 milionów złotych rocznie. Czyli będzie drożej? Nie będzie drożej, nie będzie drożej. Pan oczekuje jednoznacznej odpowiedzi ode mnie, tak? Żebym powiedział, albo będzie taniej, albo będzie drożej, albo będzie tak samo. Zobaczymy. Zobaczymy. Co nam życie przyniesie, tak? Rynek. Co nam pokaże rynek. Cena jest zawsze uzależniona od tego, ile jest w stanie dać klient za wjazd, tak? Tak samo jest z biletami na basenie. Jeżeli mamy cenę biletu za wejście na basen, to staramy się rozpoznać rynek, czy ludzie są w stanie takie pieniądze zapłacić i wtedy, czy osiągniemy określony przychód. Bo jak cena będzie za duża, to niektórzy przestaną chodzić i go nie osiągniemy. Albo osiągniemy ten sam przy mniejszej liczbie mieszkańców. Więc badamy, balansujemy. Musimy też działać biznesowo, w pewnym sensie i społecznie, ale i biznesowo, bo to musi nam przynosić dochód jednak. Tak? Jeżeli ja mam koszt utrzymania krytej pływalni na poziomie 2 200 000 zł, no to muszę jakieś bilety sprzedać, żeby trochę zrekompensować. Sprzedajemy bilety na poziomie 1 000 000 zł. Ale jeżeli podniosę cenę, to może nie osiągnę tego miliona, tylko osiągnę 800 000. No to już mi się nie opłaca, bo mniej ludzi przyjdzie, bo część zrezygnuje, bo powiedzą, że jest za drogo. Tak samo jest na placu targowym. Będziemy sprawdzać i badać, czy cena, którą jest klient w stanie zapłacić, jest adekwatna i przynosi nam dochód odpowiedni.
czy jest za niska, a moglibyśmy wziąć więcej, albo jest za wysoka, no to może wtedy przy nowym placu, nie wiem, dlatego mówię, tu poczekajmy z tymi cenami, otwórzmy plac, niech on funkcjonuje na razie na tych zasadach, na których jest, a później też będę miał informacje. Tu akurat najbardziej biegły, jeżeli chodzi o plac targowy, to wiadomo, że jest mój zastępca, bo tam wiele lat pracował, więc tu już jakby. Ja myślę, że rolnicy handlujący na placu skoczyli się jakiś czas na opiekę. No tak. No to jest dobre pytanie, bo teraz tak, kto podejmie taką decyzję, żeby i kto weźmie odpowiedzialność ewentualnie, tak? No formalnie, zgodnie z prawem budowlanym, to jest plac budowy. Dopóki jest nieodebrany, nieoddany, uważam, że nie możemy wpuścić, bo jeżeli wpuścimy, a bez zgody wykonawcy, to wykonawca może powiedzieć, no zaraz. Nieodebrane, no zniszczyli to, no kto teraz za to zapłaci, tak? Nie wiem, pani redaktor, właśnie tak jak mówię, no tak, na takie pytania to więcej mógłby opowiedzieć mój zastępca, jeżeli chodzi o plac targowy. Ja wiem globalnie, wiem ogólnie, orientuję się, znam sprawę, natomiast w te szczegóły też się nie zagłębiam. Jak mam, jak to się mówi, ludzi od tego, tak, deleguję. Zajmij się ty tym, a ty tym, załatwcie tą sprawę, rozeznajcie, dajcie mi odpowiedź, jak to zostało załatwione. Także nie mam informacji zwrotnej, tak? Mogę opowiedzieć, mówię o tym, co się dzieje, ale szczegóły to już musielibyśmy, albo bym państwa musiał oddelegować do tych osób, albo po prostu pozyskać informacje i odpowiedzieć następnym razem. Jesteśmy w trakcie również inwestycji w wymiany infrastruktury przystankowej w naszym mieście. W ramach tego zadania dokonamy przebudowy, właściwie ona już trwa, jesteśmy w trakcie modernizacji 33 miejsc przystankowych, na których zostaną wykonane takie prace, jak we wszystkich punktach zainstalowane nowe oznakowanie pionowe oraz zamontowane śmietniczki. W 19 punktach zostaną wymienione wiaty, w 6 przystanków wzbogaci się o nowe wiaty, czyli tam, gdzie po prostu ich nie ma, powstaną. W 2 punktach powstaną nowe przystanki z zatoką, peronem oraz oznakowaniem pionowym. To jest ulica Piaski, ulica Powiśle. 18 wiat wyposażonych będzie w instalację oświetleniową i techniczną. 22 wiaty wyposażone będą w stelaż, na których posadzone zostaną rośliny. Wartość inwestycji to jest 1 800 000 zł, wkład własny prawie 708 tysięcy złotych. Ta inwestycja to jest też jakby ostatnia składowa zadania transport miejski przyjazny środowisku, gdzie kupiliśmy 6 autobusów nowych, one już jeżdżą. No i też mieliśmy jakby problem z wyłonieniem wykonawców w kilku postępowaniach, w końcu się to udało, jeżeli chodzi o wymianę. Też musieliśmy ograniczać zakres, bo on był bogatszy na początku w związku ze wzrostem cen. No też kilka razy po prostu musiałem się udać do Urzędu Marszałkowskiego, rozmawiać, uzgadniać, negocjować. Chodziło też o, oczywiście o pieniądze, o wkład własny, bo to, co mogliśmy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego, to ta kwota, jakby 1 800 000 była taką kwotą stałą, czyli kwestia, ile jesteśmy w stanie dołożyć. Myślę, że to, co zrobimy, to będzie takie optymalne rozwiązanie na tą chwilę i jesteśmy w trakcie, czyli stare wiaty sukcesywnie są wycinane, jest przygotowywane podłoże pod zainstalowanie nowych, instalowane są kotwy, tak żeby te nowe wiaty przykręcić. No więc ten okres jakby przejściowy też może jakichś niewielkich trudności dostarczyć użytkownikom, natomiast no też jakby tu apeluję i proszę o cierpliwość, o zrozumienie, że za chwilę, już niedługo, w ciągu 2-3 tygodni będziemy mieć nowe wiaty, będziemy się mogli nimi cieszyć
i po prostu też ułatwią życie naszym mieszkańcom, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. O kilka. No wspólnie wybieraliśmy z nadzorem komunalnym, z techniczno-inwestycyjnym kilka osób, głównie kobiety. Tak, bo uważam, że takie poczucie estetyki mają większe. No myślę, że tak, wygląd, funkcjonalność, no to i przede wszystkim te wiaty, które miały akceptację konserwatora zabytków. To też jest ważne, bo w obrębie Starego Miasta musieliśmy uzgodnić. A skoro już te zostały projekty zaakceptowane przez konserwatora, no to automatycznie na terenie całego miasta, żeby było jednolicie, były te same. Także to też było istotne. Bo to jest, mówi pan o Google Maps, tak? Żeby w tej akurat była aplikacji takiej ogólnodostępnej, bo my w ramach tego projektu też została, że tak powiem, aplikacja przygotowana, tak? Do pobrania, do ściągnięcia i która informuje. Ale rozumiem, że chodzi o taką aplikację ogólnodostępną na terenie całego kraju, tak? Żeby klient z Kielc czy właśnie z Tarnobrzega nie musiał ściągać specjalnej aplikacji sandomierskiej, tylko korzystał z Tak, są takie aplikacje jak Dojady na przykład. Ja korzystałem z takiej aplikacji we Wrocławiu i też bardzo ładnie się sprawdziła. Nie odpowiem na to pytanie. Ale zapytam pana Wójtowicza, na jakim to jest etapie. Zapytam. No, to było, to padło faktycznie, ale mówię, spraw jest tyle, że no, ostatnio sporo się działo, tak? Mieliśmy tu sporo wydarzeń też, którymi, no, ale tak, jak obiecał, to zrobi, no, oczywiście. Dobrze. To, co też się dzieje, za chwilę zacznie się dziać i to potrwa jeszcze przez miesiącu wrześniu i w październiku, to wymiana, znaczy budowa, nie wymiana, bo tam nie ma, budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miściowskiej i Jaśminowej. To też cieszę się, że to nam się udało przeprowadzić. Znaleźliśmy na to środki i te ulice, które po prostu, na których, no, które się rozwijają, tak można powiedzieć, no, ulice się nie rozwijają, ale przy tych ulicach powstają nowe domy, tam budują się mieszkańcy i takie zgłoszenia już mieliśmy w zeszłym roku, że w okresie jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, jest po prostu ciemno. I to faktycznie tak było, więc robiliśmy wszystko. Ja też o tym informowałem, że doprowadzę do tego, że te ulice zostaną oświetlone i mam tą satysfakcję, że zrobiliśmy projekt i wyłoniliśmy teraz wykonawcę. Kwota, którą przeznaczamy na to, do 227,5 tysiąca złotych brutto. To jest kwota ze środków własnych gminy. Niedawno podpisałem umowę, więc i to zadanie będzie zrealizowane w ciągu 60 dni. Czyli to będzie okablowanie, oczywiście montaż, wszystkie te słupy ocynkowane, oprawy LED-owe oczywiście energooszczędne. I w ciągu 2 miesięcy niespełna to oświetlenie powstanie, czyli akurat na ten okres, którym będzie ciemno, czyli jeszcze na jesieni. Następną inwestycją, którą już powoli kończymy, też miałem okazję ją sprawdzić, zwizytować, jest remont ulicy 2 Pułku Piechoty Legionów. Rozpoczęliśmy od tak naprawdę od wąwozu Rokitek, a jeszcze wcześniej od ulicy Polnej tak naprawdę.
I to jest taki ten ciąg komunikacyjny w trudnym terenie, na obrzeżach miasta, ale też takie miejsce, no, przez lata zapomniane, tak, gdzie po prostu też rozwija się to bardzo pod względem inwestycyjnym, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne. I to połączenie tych ulic, wąwozu Rokitek, ulicy Polnej, która została przebudowana w trakcie robienia kanalizacji, i teraz ulicy II Pułku Piechoty Legionów, no myślę, że to jest dobre posunięcie, dobre rozwiązanie. Robimy dużo naprawdę i widzimy tych potrzeb, dostrzegamy je, które nam zgłaszają mieszkańcy, ale też które sami obserwujemy i staramy się po prostu to wykonywać. Ulica II Pułku Piechoty Legionów to były środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie pamiętam, jakie to, nie napisali mi, jakie to były koszty, ale jeżeli chodzi o dofinansowanie nasze, to z reguły my mamy na poziomie 40% wkład własny, 60% to są środki z zewnątrz. Chyba około milionach kosztuje ta ulica, z tego co pamiętam. Podpisałem umowę u wojewody też niedawno, to było chyba z końcem sierpnia, koniec sierpnia, początek września, jakoś tak to się zbiegało w czasie, w Okrąglaku w Kielcach, na remont ulicy Zamkowej i ulicy Milberta. Zamkowa, no to ucierpiała szczególnie w sierpniu poprzedniego roku po tym deszczu nawalnym. I oczywiście tutaj szukaliśmy rozwiązań innych, próbowaliśmy pozyskać środki z tak zwanych pieniędzy klęskowych, też zostały przygotowane odpowiednie wnioski, wtedy też uległy zniszczeniu Park Piszczele, a szczególnie Aleja Mendingen i ten ciek wodny, ten strumyk Piszczelka, tutaj też w tym dolnym odcinku. I na to wszystko, plus, no mówię, ulica Podwale, Zamkowa najbardziej, i tu próbowaliśmy pozyskać środki z tych klęskowych, natomiast no ciągle dostawaliśmy odpowiedź, że, no, że nie zostały przyznane po prostu dla województwa świętokrzyskiego, tak mówię, nie chodzi o Sandomierz, tylko w ogóle dla świętokrzyskiego z pieniędzy centralnych, o to też aplikował wojewoda na podstawie naszych. I później jakby musieliśmy też ograniczać swoje oczekiwania. Pozyskaliśmy w końcu też po kilku miesiącach odszkodowanie, które nas satysfakcjonowało, żeby wykonać za to odszkodowanie Aleje Mendingen. Natomiast na Zamkową już nie starczyło i dlatego poszedł wniosek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymaliśmy to dofinansowanie, będzie ulica robiona. Ale to jest na razie umowa podpisana z wojewodą na dofinansowanie, natomiast przystępujemy do przetargu oraz będziemy też robić ulicę Milberta na całej jej długości, czyli od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego. Też ulica w złym stanie technicznym, też która no, łączy też wiele terenów inwestycyjnych, głównie powiatu sandomierskiego, tych gruntów, które powiat sprzedawał tutaj w okolicy, no, tych stawów krukowskich, tak można powiedzieć, tej części bardziej takiej zielonej, no i tereny oczywiście, i blokowiska, mieszkania w blokach przy ulicy Milberta, czyli dla tych mieszkańców również, no, to jest istotna droga i też cieszę się, że dostała dofinansowanie. No myślę, że taki duży, to jest remont. To trzeba pamiętać, że to jest remont, ale to nie jest przebudowa, więc myślę, że tam chodniki również są wzięte pod uwagę. Tam, gdzie istnieją, czyli to, co po prostu, jeżeli pojawia się program na przebudowę, wtedy możemy jakby zmieniać szerokości drogi, robić je szersze, dobudowywać coś, co nie istnieje. Jeżeli mowa jest o remoncie, to co istnieje, możemy wyremontować, czyli chodniki na pewno też, tam gdzie one są. A tak to nawierzchnia, po prostu nowy asfalt. Tak. No, to co, to co,
Tak. To, co jest istniejące, wyremontowane zostanie kompleksowo. Być może też. Zamkowa, to mam tak napisane. Nawierzchnię drogową z kostki kamiennej na odcinku od skrzyżowania, no to wiadomo, z Żydowską do samego dołu. Natomiast remont Liberta, nawierzchnię drogowe, chodniki, a na odcinku od skrzyżowania, tak, nie ma lampy. Nawierzchnię drogowe i chodniki na całej długości. Od Długiej do Kwiatkowskiego. No i co? Chcemy otworzyć postępowanie przetargowe. Mam nadzieję, że się uda i robimy wszystko, żeby się udało. Oczywiście też prowadzimy jakieś rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, żeby po prostu przystąpili do przetargu. Bo z tym też bywało różnie. Ulica Okrzei. Ulica Okrzei. Od skrzyżowania z Kościuszki Żeromskiego, nowym śladem, do ulicy Okrzei istniejącej, która gdzieś tam kończy się na wysokości hotelu Mały Rzym. Włącznie z przebudową istniejącej ulicy Okrzei, poszerzeniem jej i zbudowaniem dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole podstawowej numer 1 oraz wzdłuż ulicy, jeżeli mówimy o poszerzeniu. Także od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego i Kościuszki. Taką inwestycję chcemy tam wykonać. Taką małą obwodnicę tego osiedla, które powstaje. No, przetarg będzie ogłoszony. Tak, za chwilę będzie, we wrześniu będzie ogłoszony przetarg. Jeszcze we wrześniu. Budowa. Procedura budowy tej ulicy wyglądała, będzie podobnie jak procedura budowania basenu. Nie mamy projektu, mamy program funkcjonalny użytkowy, więc firma, która wygra postępowanie, będzie musiała przystąpić do zaprojektowania zgodnie z koncepcją zaproponowaną w programie funkcjonalno-użytkowym. Będzie musiała uzyskać wszystkie zgody, przeprowadzić procedurę specustawy nazywanej potocznie ZRID-em, będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę, wtedy ruszą prace. Jeżeli chodzi o basen, mamy pół roku. Jeżeli chodzi o tą ulicę, obawiam się, że to może być jeszcze dłużej. Czyli zanim łopaty zostaną wbite, zanim maszyny wjadą, to musi być kilka. Mam nadzieję, że 8-10 miesięcy, taką mam informację od pracowników techniczno-inwestycyjnych, na tą całą procedurę po prostu dokumentacyjną. Zrzucamy to na firmę. Nie, znaczy, jeżeli wyłonimy, to w tej kadencji rozpoczną się te prace projektowe, natomiast w następnej budowlane. Także tu też prośba do mieszkańców, robimy co możemy, ale no, pewnych terminów nie da się przeskoczyć. To jest dokumentacja, to są papiery, to są przepisy, to są terminy, więc jakby to zostanie zrobione, natomiast prosimy jeszcze o cierpliwość. Kamienic Oleśnickich, też dostajemy już pierwsze wizualizacje. Po projekt budowlany na ten budynek oczywiście posiadamy już od dawna, natomiast no, taką decyzję podjąłem wraz z moimi współpracownikami jakiś czas temu, że skoro mamy środki, dość dobre środki, bo to jest 7 milionów złotych pozyskane z Polskiego Ładu, też zaakceptowane właśnie, że tą inwestycję możemy zrobić, to było równolegle z krytą pływalnią, no to nie interesuje nas tak do końca tylko wyremontowanie tego budynku, ale też zrobienie z tego budynku atrakcji turystycznej. Jest wynajęty ekspert, specjalista, który projektuje i właściwie to już nam w dniu dzisiejszym złożył kompletną propozycję, wizualizację, opis, żebyśmy my to teraz sprawdzili, czy nam to odpowiada, wnieśli ewentualnie poprawki. No to też jest czas, to też jest proces.
Chcemy naprawdę, żeby to była no, wysokiej jakości atrakcja turystyczna skierowana głównie dla dzieci. I o tym też będziemy informować na bieżąco, jak już będziemy mieć, że tak powiem, konkretny projekt, na pewno Państwu go pokażemy, zaprezentujemy, nawet zrobimy specjalną konferencję prasową w tym temacie. Myślę, że też będą fajne wizualizacje i wiem, że to się nam wszystkim bardzo spodoba. Poczta zostaje, tak. Poczta zostaje, taka jest umowa z pocztą. Też trwały rozmowy, proponowaliśmy inne rozwiązania, ale ostatecznie jesteśmy w stanie to zaakceptować. Jest dość dużo miejsca na wyższych kondygnacjach, na pierwszym piętrze i na drugim w tej kamienicy. Do tego też oczywiście oficyna zostanie wyremontowana i no i ten mały hotelik, także poczta zostaje, jest też jest w pewnym sensie taką wizytówką miasta. Ten napis Poczta Polska też się już kojarzy dobrze i samej poczcie i nam i myślę, że gościom i turystom odwiedzającym nasze miasto. Zaleśna teraz tak, jeżeli chodzi o ulicę Zaleśną, drodzy Państwo, to w kolejnym rozdaniu programu Polski Ład zgłosiliśmy ulicę Zaleśną BIS, tak ją nazywamy, no bo potocznie mówi się o Lwowskiej BIS, czyli o tym rozwiązaniu drogowym od mostu nowego, który powstaje do skrzyżowania z ulicą, no może już jeszcze nie warszawską po stronie Tarnobrzega, ale właśnie gdzieś tak jakby na granicy Tarnobrzega i Sandomierza ma się ta Lwowska BIS zakończyć. Problemem jest to, że dalej nie będzie połączenia z mostem na Trześniówce. No bo to ma być kolejnym etapem. Jak długo będziemy na ten kolejny etap czekać? Jak długo będziemy czekać na kolejny wiadukt przerzucony ponad torami i połączeniem właśnie z mostem na Trześniówce? Tego nie wiemy. Więc żeby nie czekać, to podjąłem decyzję o tym, żeby wykonać alternatywną drogę po terenach miejskich przez tak zwaną gęsią wólkę, od ulicy Holowniczej właśnie do skrzyżowania z ulicą Trześniowską w okolicach mostu na Trześniówce. Wiem, że mam nadzieję taką, mogę powiedzieć, że jestem pewien, że to dodatkowe rozwiązanie rozładuje trochę ruch, jeżeli chodzi o ulicę Trześniowską, da kolejną alternatywę, ponieważ to, co mamy dzisiaj, czyli istniejącą bardzo krętą ulicę Zaleśną przez gęsią wólkę, no to jest nieakceptowalne rozwiązanie, więc konieczne jest wybudowanie nowej drogi, a drugim plusem ogromnym tej inwestycji będzie to, że otworzymy tereny inwestycyjne, które tak naprawdę już od roku, dzięki też staraniom samorządowców, zostały jakby uwolnione spod takiego pręgierza terenów zalewowych, poprzez to, że Wody Polskie jednak podjęły decyzję, tak jak powiedziałem, pod naporem i wpływem ludzi i samorządowców, którzy za nimi stoją, o tym, żeby kolejną aktualizację map ryzyka i zagrożenia powodziowego Wody Polskie podjęły nieznacznie, a nie czekały kolejnych 6 lat. I to się zadziało. Te inwestycje, które niedługo zostaną już otwarte oficjalnie, mam takie nieoficjalne informacje, ale dowiemy się o tym niedługo, myślę oficjalnie, że jeszcze w październiku te inwestycje powodziowe w Sandomierzu, które opiewały na kwotę około 220 milionów złotych, czyli obwałowanie podwyższone po prawej stronie miasta, dodatkowe zabezpieczenie no huty i osiedla przy hucie, wałem, przepompownie, brama, tak, nowa, też przy porcie, przy starym porcie, tak można powiedzieć,
no różne inne urządzenia hydrotechniczne i to zostało wzięte pod uwagę w nowym opracowaniu i ten teren właśnie tak zwanej gęsiej wólki spełnia już kryteria do inwestowania, tak można powiedzieć. Trzeba ten teren koniecznie wyposażyć po prostu w dobry dojazd. Tyle. No. Wtedy uważam, że wtedy jest szansa na to, że ktoś tym terenem się zainwestuje, poważny, ktoś poważny, kto może w Sandomierzu coś zrobić. To jest 20 hektarów. To jest około 20 hektarów, czyli to jest znaczny teren. To jest znaczny teren. Owszem, są dookoła, no dookoła mieszkają ludzie, ale jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego przemysł nieuciążliwy może się, przemysł czy może przemysł to za duże słowo, no bo przemysł się zawsze kojarzy z jakimś czymś, tak, czymś dużym, czymś co szkodzi, z jakimiś może kominami, które będą kopcić. No nie, no na pewno tego nie będzie, ale jakieś zakłady, usługi gospodarcze, no po prostu firmy, które będą chciały tam zainwestować, będą mogły to zrobić. Może jakieś magazyny, nie wiem, zobaczymy. Ale no, oczywiście no jesteśmy w trakcie, z jednym przedsiębiorcą jesteśmy w trakcie, jak tak się mówi, rozmów o tym sandomierskim przedsiębiorcą, który po prostu wydzierżawił ten teren, natomiast ma tam problemy jakieś z zainwestowaniem. No i dyskutujemy o tym, co może tam zrobić, czego nie może zrobić, natomiast no, chciałby tam inwestować i to chciał zrobić, tak? Ale powiedzmy, że to też nie jest temat na tą dyskusję, bo to jeszcze poczekajmy, zostawmy to. To jest sprawa na razie między mną a tym przedsiębiorcą, jak ten temat rozstrzygniemy i jak go rozwiążemy. Zaleśnej wyszacowaliśmy to, może powiem tak, złożyliśmy wniosek na 15 milionów złotych. Tak, i ta kwota ma wystarczyć na to, żeby tą inwestycję wykonać. Dodatkowo złożyliśmy na remont wielu dróg na terenie miasta Sandomierza, nawierzchni, które też no, zużywają się, no, nie ma się co, tak, to jest oczywiste, no, jest tyle samochodów na drogach, jest tak tłoczno, że to jest naturalny proces, że drogi się zużywają, psują i trzeba je na bieżąco remontować. Trudno nam jest je remontować. Znaczy to też nieładnie wygląda, kiedy doraźnie je remontujemy jakimiś łatami, tak? Ale taka czasem jest konieczność, że na chwilę łata musi wystarczyć. Natomiast właśnie skoro możemy pozyskać, mam nadzieję, że to też zostanie zaakceptowane, ale to musimy poczekać na to. Myślę to o tej części miasta, tak zwanych tu Gołębic bliżej ulicy Mickiewicza, czyli ulica 15 Sierpnia, Kochanowskiego, Westerplatte, czy bohaterów Westerplatte tak naprawdę. I tu bliżej kościoła świętego Pawła, też tutaj zgłaszane od mieszkańców uwagi, czyli ulica Słoneczna i część asfaltowa ulicy Staromiejskiej. Tak, tutaj szczególnie gdzieś tam w okolicach cmentarza, ale to już na całym odcinku, że tak powiem. Znaczy no póki co myślę, że zalepimy te ubytki, bo jest wysypany kamień, ten kamień musi się uleżeć, było to ubijane, ale to też tak jakby mamy dwie umowy, z czego to wynika, mamy dwie umowy na remonty ulic, tak? Tłuczniowe remonty i asfaltowe remonty. Jeżeli chodzi o 15 sierpnia, no to robimy to w dwóch etapach, czyli najpierw remontujemy tłuczniem, wyrównujemy tak, żeby ubijamy i pozwalamy temu po prostu jakby też osiąść w sposób naturalny i jeszcze chyba w tym miesiącu albo na początku października będziemy to asfaltować. To też musiałbym z pracownikiem to uzgodnić, ale to na bieżąco rozmawiamy o takich ubytkach, które po prostu powstają i w ramach umowy, którą mamy też z wykonawcą tych usług, a to też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli podpisujemy umowę z jakimś wykonawcą na takie remonty cząstkowe,
No wyłaniamy najtańszą firmę zazwyczaj, no bo to też wynika z postępowania, tak? Prawo zamówień publicznych też jakby nas do tego obliguje. I co się dzieje w praktyce? Firma, która wygrywa u nas, wygrywa też w wielu innych samorządach, podpisuje też wiele innych umów. I oczywiście ja tu też nieraz mówię do mojego pracownika, który się tym zajmuje, no weź ich tam po prostu pospiesz trochę. Ludzie czekają, ludzie dzwonią. Mamy jakąś umowę, przecież no tak, no mamy, no i coś tak, no i możemy im wypowiedzieć w razie, no teoretycznie możemy wypowiedzieć, tak, bo nie realizujecie u nas, tylko jesteście gdzie indziej. No ale z czym wtedy zostaje, jeżeli wypowiem im umowę, bo nie jestem z was zadowolony? No z niczym, tak, z dziurawą drogą i z kolejnym postępowaniem przetargowym, które znowu generuje czas, tak. Najlepszym rozwiązaniem by było, no, posiadanie jakiegoś swojego zakładu, tak, ale no to są, to już koszty są, bo idziemy, jednak korzystniej jest, tylko że to jakby też wymaga, korzystniej jest zlecać to na zewnątrz, ale to wymaga cierpliwości też od nas wszystkich i zrozumienia i od mieszkańców, tak, również, że to są procedury. Burmistrz nie posiada własnych pieniędzy, to nie jest firma prywatna, gdzie mógłbym, macie to zrobić, płacę faktura, tak? Nic mnie to nie obchodzi. Procedury, czas, zasady, przepisy niestety wiążą nam po prostu ręce i stąd są też te opóźnienia. Co mogę jeszcze powiedzieć? O Zaleśnej powiedziałem. Wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor po raz kolejny zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Mokoszynie. W najbliższą niedzielę będzie święto plonów. Święto plonów, państwo wiecie, pewnie już jesteście zaproszeni. W ramach tego święta plonów otworzymy uroczyście ulicę Mokoszyńską o godzinie 14. Dokonamy przecięcia wstęgi. Tak się umówiliśmy, że warto to podkreślić, bo ta ulica, no też ja się cieszę, że została wykonana i ta część miasta również na wiele, wiele lat zapomniana, tak jak to ten region ulicy Rokitek i drugiego pułku piechotów też w ostatnim czasie uzyskał dofinansowanie i jest porządny dojazd do szkoły, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a przede wszystkim dla tej części mieszkańców naszego miasta, która też czekała na tą drogę po prostu latami. Więc to zrobimy. Wojtek jeszcze pytał o... Na zewnątrz. Dobra. Panie burmistrzu, ojciec Mateusz ucieka z Sandomierza do innych miejscowości, innych gmin. Dlaczego ucieka? Jest cały czas w Sandomierzu, ale to przecież był taki nawet sezon, gdzie na terenie całego województwa świętokrzyskiego był ojciec Mateusz. Cały czas jednak jest związany z Sandomierzem. No to już jest decyzja producentów i pewnie rozmów innych samorządowców z producentami serialu, żeby pokazać trochę ziemi sandomierskiej, nie tylko sam Sandomierz. To nie jest początek końca. Oczywiście, że nie. Dlaczego? Jesteśmy w stałym kontakcie, ja tylko czekam, aż producent tutaj przyjdzie, bo zawsze mnie odwiedza, rozmawiamy, jest na kawie, także oczywiście teraz producentem jest Telewizja Polska, nie tak jak wcześniej grupa po prostu współpracująca z telewizją, ale jak najbardziej tu producent potwierdza, że chcą dalej, jest oglądalność, jest, dobrze się to rozwija, dobrze się ma serial, więc jakby cały czas chcą kontynuować współpracę z naszym miastem i jesteśmy spokojni. Są to koszty około 30 tysięcy złotych, takie były przynajmniej w latach poprzednich, rocznie. Najczęściej te pieniądze były wykorzystywane na pokrycie noclegów dla aktorów i dla ekipy po prostu tutaj w Sandomierzu. A poza tym no, ponosimy takie koszty, ja bym powiedział, niepoliczalne, tak? Czyli jesteśmy do dyspozycji przez te kilka dni dla ekipy filmowej i organizujemy dla nich praktycznie to, czego od nas oczekują. Przykład, potrzeba było zorganizować przystanek na starówce przy ratuszu, autobusowy został zorganizowany,
no, korzystają z naszych parkingów tutaj, potrzebna jest zwyżka, no, różne takie rzeczy po prostu, które nagle na planie muszą się pojawić, to my jesteśmy w stanie im to po prostu zorganizować, jesteśmy dostępni. No. Co możemy powiedzieć o sezonie turystycznym? Znaczy, na pewno cieszymy się z tego powodu, że turyści byli w Sandomierzu, odwiedzili nasze obiekty. Jeżeli chodzi o liczby, to też nie chciałbym ich podawać, jeżeli chodzi o odwiedziny, tak? Bo te, nie mam tego, nie chcę też po prostu przestrzelić. Nie jest to taki sezon turystyczny, jaki był w 2021 roku. Znaczy, jeżeli chodzi o liczbę turystów, tak? To też mówią o tym przedsiębiorcy, aczkolwiek udało nam się kilka takich weekendów zorganizować, które naprawdę no, zgromadziły tutaj tłumy. Tak? I myślę, że tutaj i przedsiębiorcy nasi, hotelarze i restauratorzy mogli sporo zarobić. W inne weekendy, które, a myślę, o czym tutaj myślę, no o Dniach Sandomierza, o tym koncercie Serce Europy. Jabłonki Swawole na początku, też duże wydarzenie takie muzyczne, a dodatkowo Jarmark Jagielloński na początku lipca, też sporo ludzi, także no, jakby staramy się ściągać do Sandomierza i organizować czy współorganizować takie wydarzenia, które gromadzą ludzi, a to myślę, że przekłada się też na odwiedziny właśnie w obiektach hotelarskich, restauracyjnych i jakby wspólnie działamy i napędzamy siebie nawzajem. Im więcej zarobią restauratorzy, no to w sposób pośredni, tym więcej też myślę, że z podatku dochodowego zostanie w mieście, więc jakby warto to robić pod takim względem biznesowym, no ale też pod względem społecznym, tak po prostu dla mieszkańców naszego miasta. No, dbamy o to, żeby mieszkańcy naprawdę czuli się dumni z Sandomierza, że to jest miasto królewskie, że to jest miasto zabytkowe, ale jest to też miasto turystyczne, europejskie, które potrafi przyciągnąć, zorganizować czy współorganizować naprawdę duże wydarzenia muzyczne na skalę krajową, a nawet europejską. Więc myślę, że to był udany mimo wszystko sezon, chociaż mówię, mniej ludzi z takich wstępnych informacji ustnych, które otrzymałem, mniej turystów niż kiedyś, ale to też może wynikać no, z czynników po prostu ekonomicznych samych mieszkańców czy samych obywateli naszego kraju, tak? Bo no, myślę, że liczymy wszyscy dzisiaj pieniądze i patrzymy, co mamy w portfelu. Jeżeli planujemy jakieś wyjazdy, gdzieś chcemy się udać turystycznie, to już to musimy bardzo mocno przemyśleć. Myślę, że to są takie przyczyny.